Aplikację Classroom zna chyba większość studentów. Niektórzy spędzają na niej całe godziny robiąc zadania na studia. Ale jak nazwać osobę, która przegląda Classrooma nawet wtedy, kiedy ma wolno od studiów? O nie, jesieniara. Nie, Classroomiara. Pandemia kuje język. Mówisz? Zastanów się, jak powstało to słowo i czy jest przydatne. A, i poczytaj poezję Mirona Białoszewskiego, ponieważ umiał bawić się słowem.